Hej, z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj do zrobienia mamy dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest przetestowanie nowego menu w Macu, bo dzisiaj pojawiło się nowe. A drugą jest pojechanie na koniec Polski. Generalnie nagrywanie dzisiejszego filmu zaczniemy sobie od przetestowania właśnie nowego menu w Macu, bo z tego co widziałam, tu pojawiły się trzy nowe rzeczy, a później pojedziemy sobie właśnie na wycieczkę. Ja już na wycieczkę gotowy, bierzemy samą drona, mam nadzieję, że w końcu uda się dzisiaj nim polatać. Ale ja patrzyłam na pogodę i na 70% ma padać w ogóle. No dobra, ale na 30% ma nie padać, więc weźmiemy i zobaczymy. Ale zanim wyjdziemy jeszcze z domu, to pamiętajcie, żeby strzelić sumę na tym kanale, bo do końca miesiąca zostały nam 3 dni, a nasz cel to wbicie 120 tysięcy subów. W sumie brakuje już bardzo niewiele. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę, a my się zbieramy. Zanim jeszcze pojedziemy do Maka, to musimy oddać te paczki. Tak szczerze, to ja się czasami zastanawiam, Natalia, czy ja bardziej jestem youtuberem, czy kurierem. Jak ja co chwilę przynoszę twoje paczki, a potem je muszę zanosić, oddawać, to... Serio, ja mam czasami wątpliwości. No właśnie, i a propos tych paczek, mieliśmy wam dać znać, co z tego zostawiliśmy, więc ja zostawiłam dwa sweterki, ten w paski i ten żółty. A Karol zostawił jedne spodnie, jeszcze, tak? Bo to jest ciężko, ale pokaż tylko obraz jeszcze. Jeśli oglądaliście poprzedni film, to wiecie, że stało się to. Jak widzicie, spadł nam obraz, nie wytrzymał presji. Tesa się odkleiła, ale obraz wisi. Gratulacje. Trzy dni minęły, wszystko jest okej, więc jest szansa, że chyba będzie dobrze. W międzyczasie, jak Karol oddaje paczkę w żabce, to pokażę wam, jakie nowości wchodzą do Maca. Jest to Veggie Mac Wrap, Maestro Bacon i Cheddar, to w ogóle jest też coś nowego. O, szybko ci poszło. Maestro grillowany ser, Maestro Grand Classic, tego nie zjesz. Jak nie? No nie, bo to są, które już były. I w ogóle jakaś nowość, ziemniaczki z pieprzem. Te ziemniaczki z pieprzem to będą takie trochę alucipsy chyba, co Natalia? No też mi się wydaje, że one będą takie chrupiące, nie? No. Dobra, Karol odnosi kolejne paczki i w ogóle zaczęło padać. Więc trochę lipa, ale mam nadzieję, że zanim dojedziemy tam, gdzie jedziemy, to po prostu przestanie, żebyśmy mogli nagrać też coś dla was z dronem, bo specjalnie go wzięliśmy, więc trzymajcie kciuki. Dobra, podjeżdżamy. Kurde, niestety coraz mocniej pada. Przestać, a nie jeszcze bardziej padać. A do środka czy gdzie? Do środka, no. Dobra, jesteśmy już w środku, wybieramy rzeczy, które zamówimy. Na pewno bierzemy te ziemniaczki z pieprzem, nie? No to koniecznie. Koniecznie, śmietanowy. Veggie Mac Wrap też? No tak, no bierzemy wszystko, co jest nowe, te trzy rzeczy, tak? Bo jest... Bo tamte już były kiedyś, więc chyba bez sensu. Nie, no jeden Maestro, wrap i frytki, nie? Znaczy ziemniaczki. Bacon i cheddar, który jest najnowszy, co? Dobra. Dobra, jesteś do picia herbatkę, bo jest tak zimno, chcesz ty? Nie, ja nie chcę. Ja wodę poproszę, jak można. Dobrze, można. Dobra, wszystko jest zamówione, teraz możemy wam pokazać, co ile kosztowało. O. Proszę bardzo. Veggie Wrap kosztował 15,50 bez zestawu. Wzięliśmy też tego Maestro, ale braliśmy go w zestawie, tak? I zapłaciliśmy... Czemu to jest oddzielnie wszystko oddzielone? Jakoś oddzielone, no mniej więcej tyle, ile teraz widzicie tutaj po lewej stronie. Wzięliśmy jeszcze wodę, herbatę i no zobaczymy, jak będzie smakowało, nie? Dobra, przyszło nasze zamówienie. Tutaj mamy te ziemniaczki. One wyglądają mocno. One mi przypominają te biesiadne takie... Chipsy, to wygląda centralnie, pokaż takiego jednego. Centralnie jak chipsy, nie? To wygląda. O, takie chudziutkie, zobaczymy. Tutaj mamy tego Maestro Burgera, uwaga. A, do góry nogami. Tak, nie prowadziliśmy miniaturkę. No, dobrze, on wygląda taki burger z burgerem. No, wygląda mocno, taki typowy burgerek. Jak przed Maestro, to już jest koniec Drwala, tak? No, tak mi się wydaje, chyba tak. O, widzowie, koniec Drwala w tym roku. Ten Veggie Burger, Veggie Mac Wrap. Aj, ale zarąbiste. Dobre? Przepyszne, chyba jeszcze lepsze niż zakręcone frytki. Serio? Smakuje jak te biesiadne takie chipsy, te swojskie ziemniaki. Takie z rozmarynem kiedyś jak jedliśmy, pamiętasz? Okej. Okay. One są bardzo podobne. To mega fajnie dokrojone, naprawdę. 10 na 10. Teraz zobaczymy jeszcze z sosem. Ej, pycha. Dobra. Dycha, no dla mnie to jest najlepsze. Dobra, najpierw ty wszystko przetestuj, potem ja. Dobra, teraz weźmiemy tego wrapa. Zobaczymy, jak on smakuje. My ogólnie wege jedzenia zbyt często nie bierzemy, nie? Zazwyczaj mamy normalnie z mięsem. Raz jedliśmy tego wege burgera tutaj, jak szedł do Maca. I co? Poko, dobrze doprawiony, ale znowu to te kolestiki są takie słodkie, nie? Bo tutaj są takie duże kawałki marchewki na przykład. O, tutaj widać, nie? Mm-hmm, no jest, cała marchewka. Słodkie. Dobra, teraz jeszcze czas na Maestro. My wzięliśmy wersję bez pikli. Bo... Tak, bo ja nie lubię, ale czuję, że może być dobry ten burgerek. Maestro też rzadko kiedy bierzemy, nie? Prawie nigdy w sumie. Jakie on ma dobre mięso. Tak? Mhm. No właśnie, to jest Maestro, nie? No jest takie grube, jak w normalnym burgerze. Jedyne, czego mi brakuje, to sałata, wiesz? Bo jest taki za suchy, jakby... Ale nie ma sałaty w ogóle? No nie. Bo zapomnieli nam dać, a... Pokaż, no, weź, no poczekaj. Czekaj, widzę, trzeba to sprawdzić. Uwaga, co nowego? Bacon and cheddar. Chcę tylko ten produkt. Personalizuj. Pikle, cebula, pomidor, cheddar, ser... Ej, faktycznie, tu nie ma sałaty. Dobra, to oceniając wszystko, co przetestowałam, to ziemniaczki 10 na 10. Okej. Wrap takie 6 na 10. Maestro 8 na 10, bo bardzo dobre mięso, ale brakuje mi tam sałaty, nie? Dobra, to teraz ja. Dobra, ja zacznę sobie od tych chipsów z sosem od razu, nie będę ten. Lepsze niż zakręcone, nie? Zawsze myślałam, że zakręcone to jest top z Maca, a jednak... Są tak fajnie doprawione, nie? Mega. No i takie chrupiące. Mhm. Ej, kozak, serio? To serio polecamy do przetestowania, naprawdę dobre. Też dam dyszkę. Dobra, uwaga, teraz wege wrap.
Wege burger był gorszy, bo też testowaliśmy. Był taki średni, ale to... Znaczy tamten na początku był dobry, ale im dłużej się jadło, tym był gorszy, nie? Ale tutaj ten placek robi robotę. Mi bardziej smakuje niż Wege burger, daje takie 8. Uuu. No i teraz uwaga, maestro. Dużo sera też ma, nie? On ma chyba 2 albo 3 rodzaje sera w sobie. Jest mocno bekonowy, dużo sera, ale ja ser lubię. Jest spoko, ale czy lepszy niż Drwal? Nie wiem. Dla mnie lepszy, ale ja Drwala jem w ograniczonej wersji. Takie dałbym 7 na 10. Czyli ziemniaczki wygrywają. No zdecydowanie, ja na to mówię chipsy, bo to wygląda jak chipsy. My jemy i zaraz powiemy wam, dokąd jedziemy, jak zjemy. Na początku odcinka mówiłam wam, że pojedziemy dzisiaj na wycieczkę na koniec Polski i miejsce, do którego pojedziemy, to jest Hel. Aktualnie jesteśmy w Gdańsku pod Makiem, ruszymy sobie tutaj, dojedziemy do Władysławowa, tam zrobimy pierwszy przystanek. No właśnie, chyba wyjdziemy, nie? We Władku. Tak, potem... drugi przystanek zrobimy sobie w Jastanie albo w Juracie, nie wiem, zobaczymy. I trzecim docelowym przystankiem będzie Hel, który jak widzicie jest na samym końcu Polski. Wpadliśmy na pomysł, żeby zabrać was do polskich nadmorskich miejscowości i pokazać wam, jak wygląda to poza sezonem. I zobaczycie, że wygląda to zupełnie inaczej niż wakacje. Dawno sobie nie byliśmy. W te wakacje byliśmy na Półwyspie, nie chyba? Nie wiem, czy nie byliśmy raz. W te wakacje może raz byliśmy. Generalnie, no był taki okres, że często tam jeździliśmy, więc wiemy, jak to wygląda w wakacje, ale no teraz będzie pewnie zupełnie inaczej. Mamy też teraz swoją jedną ulubioną knajpę, więc na pewno pójdziemy tam na obiad, co? No, jak dam radę. Właśnie fajne jest to, że teraz poza sezonem tam na Hel dojedziemy w pół godzinki, nie? Jak już jedziemy na półwysep. Wakacje czasami się jedzie 5 godzin albo 6, nie? I to z Trójmiasta. No, ale dobra, nie ma co. Odpalamy furkę i będziemy ruszali, ale jak widzicie, trochę się przyjaśnia, więc no mam nadzieję, że uda się tam ponagrywać z dronem. Dobra, powoli dojdziemy do Władysławowa. Pogoda jest średnia. Ale jest lepiej. Tak, tu jest lepiej i w ogóle tam, gdzie jeszcze jedziemy, jest jaśniej. Są jaśniejsze chmury, więc może jest szansa, że polecimy dronem. Najbardziej chciałabym, żebyśmy polecieli dronem nad Helem, bo tam będzie najfajniejszy efekt, no. Nie? Ja to w ogóle bym chciał gdziekolwiek polecić tym dronem dzisiaj, żeby tylko go odpalić, nieważne gdzie. Dobra, wjeżdżamy na znaku słoneczko. U nas na niebie trochę go brak. Ale trochę ludzi jest, powiem ci, na tej drodze. Niby ten, niby... No, zobaczymy, ale są ferie, więc może to ma też jakiś wpływ, nie? Nie. Tutaj mamy najdziwniejszy hotel we Władysławowie, bo jest to chiński hotel. Hotel Pekin, proszę, o, ja tak nie to wiem. Wygląda. Widzowie, kogoś fantazja poniosła i to mocno. Tak, no, nad morzem hotel taki chiński. Tutaj po lewej stronie zawsze stoją budy z takimi pamiątkami w ogóle, a teraz nie ma nic. No, pusto. Po prostu jest pusto, nawet nie ma tych bud. Wszędzie ludzie ten chodzą latem, a teraz... Tak, jak jest ten przejazd, to tutaj jest zawsze taki korek, nie? No. O, tutaj chociaż widać budy, które są zamknięte, a tam w ogóle może już tam nie będzie ich. Nie, no pewnie, ale to jakby... są takie, że się rozstawiają, wiesz, tylko na lato, nie? No możliwe. Tutaj wszystko pozabijane dechami. To jest taki tu w ogóle nie ma tak, kompletnie nie? ludzi. Zobacz. Tutaj samochodem w lato przyjechać to jest masakra, nie? Jest wszędzie, tyle ludzi. Wszędzie są ludzie, wszędzie chodzą. A tutaj, o proszę bardzo, teraz wszystko pozamykane, nie? Wysiedliśmy z auta, idziemy na ten główny deptak i w ogóle wydaje mi się, że jesteśmy jedynymi osobami, które tutaj idą. Tu w ogóle nie ma ludzi nawet, nie? Nie, tutaj są tylko ludzie, którzy mieszkają tak całym rokiem, ale oni są ma, w domach, no nie? No właśnie, nie ma nikogo, kto by szedł no, tutaj po chodniku. Pokaż, to jest... Patrzcie, tu jest ten najgłówniejszy deptak, tu jesteśmy już prawie koło samego morza. Tutaj nic się nie dzieje. My oczywiście wzięliśmy parasolkę, bo pogoda no nie jest najlepsza. Ja też dronem widzowie, ale to raczej chyba ciężko będzie. Co to w ogóle jest? Zobacz, jeden punkt jest otwarty z pamiątkami. O. Tutaj za mną na tym placu zawsze stały automaty do gier i była taka mobilna żabka, do której była taka kolejka zawsze, że masakra, nie? A teraz nie ma nic. Tutaj jak kiedyś będziecie we Władysławowie, to polecamy te lody u Kojota, są naprawdę przepyszne. No spoko są, latem lubimy jeść. Też są zamknięte. A tam restauracja, nie? Nasza też tutaj we Władku ulubiona, Akuku. Jedna z najlepszych, jak nie najlepsza, nie? No w tym mieście chyba najlepsza, ale też zamknięte, przecież to jest, ja nie wiem, patrzcie. Normalnie miasto wymarło. Kurde, Natalia, no odpaliłbym tego drona, ale pada taka mrzaweczka, boję się, nie? No i wieje tutaj strasznie. Tam wiatr, to tam bym go jakoś ogarnął, ale no nie, no jest... Mi bardziej zależy, żeby na Helu go odpalić, nie? No, tam jest jaśniej, widzowie. Generalnie Hel jest o tam, więc może zobaczymy. W ogóle też wejście na plażę, by the way, nie? Nic, tutaj latem zawsze, wiecie, stoją i strzelają wam jakieś balony i inne pierdoły. Dmuchany materace, no, tak, no dokładnie, ale no poza sezonem to widzicie, tak to wygląda. Dobra, Natalia, robimy zakłady, ile ludzi będzie na plaży. Ja mówię, że 10 osób będziemy widzieli. 6. 6? Dobra, widzowie, obstawiajcie. Zaraz zobaczymy, nie licząc nas, ile na plaży uda nam się policzyć turystów. Ej, to w ogóle chyba odśnieżali śnieg jakby. Nie wiem, co to jest no jakoś tak jakby, jest odśnieżony piasek taki. Raz, dwa, trzy, cztery osoby widzę.
Widzowie, tam są 4 osoby. A po lewej nie ma nikogo. Ja pierdzielę, ale patrzcie. Oni tutaj też te budy sprzątają. Na przykład u nas w Trójmieście czasami stoją te budy, nie? No tak, no, tutaj są, wiecie, takie bary i w ogóle na plaży, a aktualnie nie ma nic. Ja. Ale w ogóle ostatnio była cofka w morzu podobno i zobacz ile leży. No, powyrzucało takie gałęzie jakieś. No tu już jest otwarte morze, to już nie jest zatoka, nie? To jesteśmy już na prawdziwym morzu. Trochę wieje, co? Trochę zimno. Dobra, jedziemy na Helbo. Ja w ogóle myślałam, że zabierzemy was chociaż w nasze ulubione miejsca, na nasze ulubione lody i w ogóle, ale no niestety. Ja myślałem, że chociaż polatamy, ale też, dobra, trzymajcie kciuki, żeby na Helu udało się polatać, bo tam jest szansa chyba. Dobra, jedyny plus tych pustek jest taki, że na Hel mamy 39 minut drogi, więc aż widzimy tyle? Się na miejscu. Dojeżdżamy już na Hel, po drodze zatrzymaliśmy się w jastarni, chcieliśmy odpalić drona i okazało się, że nie można na całym półwyspie latać, bo tutaj jest strefa wojskowa, jest też lotnisko, więc nie ma opcji, żeby polecieć, więc jedziemy prosto do Helu. No i zobaczymy, może tam będzie fokarium otwarte. Dobra, wysiedliśmy już z auta, jesteśmy na Helu na promenadzie i tu w ogóle jest więcej ludzi. Tu w ogóle, czekaj, tu jeszcze święta są w ogóle, tak patrzę. Ale w ogóle są pamiątki, zobacz tu. No, faktycznie, jest więcej, w ogóle więcej się dzieje, nie? Idziemy zobaczyć, czy fokarium jest otwarte, ale szczerze to wątpię chyba. Jak tak patrzę, co się dzieje, to chyba i tak ciężko byłoby tego drona wpalić tutaj. Chyba jakiś storm jest dzisiaj. Nie wiem, o co chodzi, ale tak wieje. Ale no tutaj już ktoś jest, widzowie, tam jacyś turyści. W ogóle chodź, zobaczmy na to morze. Zobacz, jaki ładny ma kolor ta woda. No, wyjątkowo ładne, jak na Morze Bałtyckie. Wieje. No wieje masakrycznie, nie? Nie, to na Helu jest plaża na zatokę, tutaj jest zatoka, tam po drugiej stronie, na końcu jest druga plaża, szersza, nie? O wiele szersza, tam jest olbrzymia ta plaża. Tutaj to jest, o, taka tylko widzicie, przy takim deptaczku, żeby można było posiedzieć. Tutaj latem też jest pełno ludzi, ale no teraz jak wiecie, pusto. Ty, natomiast zobacz, do soboty jest 20 km w linii prostej, morzem, czaisz? No jestem w szoku, bo tak ładnie widzę. No, na aparacie pewnie nic nie widzicie, ale my gołym okiem widzimy Gdańsk, Sopot i Gdynię. No i kurde, jakby tak tutaj zrobili taki most, to fajnie by się jechało. O nie, na około jakieś 80 km. Okazało się, że pokarm jest otwarty, ale potrzebujemy gotówki. Mamy gotówkę? Mamy chyba. Aha, tylko że karmienie jest o 14 dla fok. Jest czynne do 16, ale w sumie jest 15.35. To akurat tak na 25 minut wejdziemy, zobaczymy co tam jest. Dobra, rozmieniamy dwie dyszki, zobaczymy czy nam rozmieni. No dobra, to wchodzimy, ale wstęp jest dwa razy 5 zł. Czyli dycha za wstęp, ale to mamy dwie dychy, dobra, idealnie. Idealnie. Ja za też pusto lato, no to jest pewnie kolejka do tego fokarium, bo to jest główna atrakcja Helu. Czyli jednak coś wam pokażemy, tak się cieszę, że w końcu coś jest otwarte, bo... To, że... Trzeba pokazać jakąś atrakcję, a nie pustki, nie? Nie wiem, czy tutaj coś ciekawego zobaczymy w ogóle, tak szczerze. Zobaczymy foki, tak? O, uwaga, widzowie, jak coś to foki gryzą, jakbyście się zastanawiali. Jest, są foki, foki. Jest, widzowie, jest jedna, uwaga. Jest druga zanurzona. Patrzcie, widzowie, jaka zajarana, zobacz, jaka nati. Ty, tu są trzy, no halo. Jak się woła foka, Natalia? Nie wiem. Ty, ale czysta woda, nie? Jak będzie płynęła, to będzie widać. Płynie, zobacz. Gdzie? O, o, patrz. Brzuszek jakie widać. Siema, ona chce mi ugryźć chyba. Zobacz, zobacz, pa, 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 pa. Co mi łapki gryzie, czy co ona robi? No, chyba, nie wiem, albo paznokcie obcina. Właśnie gryząc sobie. Ona, tamta druga się ją gryzła ten murek pod wodą. Smacznego ogólnie, nie? Hej, foczko. Ale foczka z ciebie. Ale jakie zęby ma, co? No, takie długie, aż widać je bardzo, nie? A to jest niesamowite, ale że latem to tutaj jest full ludzi, to są pewnie tłumy, nie? A teraz zobacz, jesteśmy sobie we dwójkę. Tylko my, foczki. Szkoda, że nie ma tego karmienia, nie? Ty, Natalia, to jest taka duża skarbonka chyba. Tu jest, żeby nie wrzucać monet do basenu. O, żeby tam, wiecie, nie rzucać tam, gdzie są foki, ale tutaj jest specjalnie zrobiony taki lejek, no właśnie, żeby wrzucić monetę. Dawaj, zobaczymy jak poleci. Dobra, uwaga, testowa złotóweczka. Pa, jak leci. Ale jak fajnie. I spoko zrobione, szkoda tylko, że tak wieje, nie? No. I... Jeszcze. No dzisiaj? No wpadaj tam. Ona nie chce. Poszła. Jest. Dobra, foczki zobaczone, atrakcja zaliczona. Tu jest widzowie największa foczka. Teraz idziemy chyba coś zjeść, co? No, idziemy do naszej restauracji, co? Tutaj na Helu. Dawno już nie byliśmy. Zaraz zobaczycie w sumie, jakie to miejsce, no, bo... Właśnie, tak, liczyliśmy też, kiedy byliśmy ostatnio na Helu i Natalia tak, mówi, jednak było, nie byliśmy w te wakacje. To było w te wakacje, ale ja jej policzyłem, że nie. Odkąd mamy BMW, czyli od marca na pewno tutaj nie byliśmy w zeszłym roku. Byliśmy w poprzednie wakacje. Czyli półtorej roku temu, tak? No. No, ale idziemy teraz zjeść, bo jesteśmy nad morzem, więc rybka musi być zaliczona, i nie? I coś do
picia, herbatka, bo zimno. Jakaś rozgrzewająca, no grzańca i tak grzańca by było najlepiej, ale no niestety trzeba wrócić jeszcze dzisiaj. Jesteśmy już w środku, zamówiliśmy sobie herbatki rozgrzewające zimowe. Ale no... Żeby jeszcze przed chwilą było zimno, nie? Jak tutaj siedzieliśmy. Uwaga, próba smaku, dawaj Natalia. Dobra. Dobra. Smaka, no. Czekamy jeszcze na jedzenie, więc pokażemy wam, jak ono przyjdzie. Ja, patrzcie na to. Przyszła rybka, zamówiliśmy sobie dorsze z frytkami. Ale kozak. No ale w ogóle nową zestawę mają. Kiedyś jak tu byliśmy, to już pozmieniało się, no. Odnowili mocno i ziemia jest co? Jak frytki? Te lepsze czy te ziemniaczki z maka? Gorące. Masz ciepłą herbatę, to nie popijesz za bardzo. No. Ale uwaga, jeszcze test ryby musi być nadal, koniecznie. Ona to zawsze była dobra, nie miała ości. Dobra. Dobra? Mhm. Lepsze niż mak? Mhm. Dobra, idziemy jeść. Dobra, rybka zjedzona, była przepyszna. Jeszcze na deser patrzyłam na bezę. Tak pięknie wyglądało, ale niestety jesteśmy na diecie, więc. No i co, zrobiło się tak ciemno, że nic tutaj wam nie pokażemy. Zresztą i tak prawie wszystko jest zamknięte. Już wszystko widzieliście, to co mogliśmy pokazać. Pokazać, więc teraz wracamy do Trójmiasta. Nie wiem, czy nie będziemy mieli jeszcze wycieczki do Kastoramy, bo ciocia do mnie pisała, czy kupimy jakąś nagrzewnicę termiczną, czy coś, no, takiego. Coś takiego. Więc zobaczymy. Karol, jeszcze coś było, jakieś stylówce na imprezę. No bo mamy imprezę, ale właśnie nie wiem, czy trzydziestkę. No nie wiem, czy zdążymy pojechać już do galerii, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno do was się odezwiemy, jak pojedziemy do galerii albo do Kastoramy. Dobra, jednak przyjechaliśmy do galerii, bo Karol chce sobie zobaczyć stylówkę, więc... W ogóle, patrzcie, jak Natalia ma kurczakowy ten sweterek. Ja dzisiaj... Cały dzień nazywam mnie kurczakiem. Natalia, zrób koko dla widza. Ale w ogóle widzowie, mamy imprezę, nie? Tak. W sobotę. Podwójną trzydziestkę. Podwójną trzydziestkę mojego brata i jego żony i no wiecie, jak impreza, to trzeba się ubrać, nie? A jak trzeba się ubrać, to jak zwykle pewnie nic nie mam, więc idziemy zobaczyć bazary. Ja idę w tej samej sukience, co byłam u mojej mamy. O, Karol, ja chciałbyś się wyróżnić, to ta koszula, myślę, że jest idealna. Śmieję się, ale mi się podoba. Naprawdę? Nie! Dobra, nie będę, ale nie jest zła. No i co, jest coś ciekawego? Tak, sorry, a to nie jest ta, co na święta kupowałem? Tak, to jest ta zielona, no. No chyba, ja bym poszedł błękitny jakieś, kurde, ale... Ale to jest chyba jedyna błękitna, ja w ogóle nie widziałam. Nie ma rozmiaru, wiesz, na mnie. Karol, co znalazłeś na imprezę ciekawego? Nic, ale znalazłem spodnie, nie na imprezę. Mi się podobają, nie wiem jak tobie, no. No właśnie nie wiem, czy się podobają, bo tak teraz chyba z grzeczności mówisz, żeby mi przykro nie było. Co, nie wytrzymam z nim, nie wytrzymam z nim, przysięgam. Dobra, jeszcze musimy iść do Gatty, tak, spodnie kupione, oczywiście. Ale musimy iść do Gatty, bo ja muszę kupić pończochy. Bo ostatnio rajstopy mi się porwały przy podciąganiu, więc teraz idę po pończochy. Dobra, nara Natalia, ja czekam tu z widzami, bo widzowie, ja się czuję niezręcznie, jak mam wchodzić do takich sklepów zawsze z Natalią. Wiecie jak to jest, same panie w sklepie wokół, pełno biustonoszy, stringów i innych damskich rzeczy i tak. Nie wiadomo, co ze sobą zrobić, więc wolę sobie poczekać, niech Natalia tam wybierze szybko i zaraz zobaczymy, co kupiła. Kupione. Coś takiego? Dobra, to teraz jeszcze jedziemy do Kastoramy, tak? Potem ogrzewacz, coś tam, tak? Nie, to było na grzywnicę, o, po nagrzywnicę. Termo, coś tam, no. Dobra, jedziemy, zobaczymy, co to jest. Dobra, jesteśmy już w Kastoramie i w ogóle wchodzimy. Tu, centralnie obok. Na grzywnica elektryczna. No, na grzywnica elektryczna, to dla twojej cioci, tak? Tak. Musimy widzowie wziąć. No patrzcie, idziemy sobie główną olejką, a to o, tutaj stało, elegancko. No dobra, dotarliśmy już do domu, Karol coś tam ogarnia z tyłu, nawet nie wiem co. Ocieram blat, bo jakiś brudny jest. Ale okay. Nie patrzcie, mnie tu nie ma. Mam nadzieję, że taki trochę inny film wyjazdowy wam się podobał. Więc dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby strzelić suba, bo zostały nam 3 dni, żeby wbić 120 tysięcy subów na tym kanale. I może się udało, jesteśmy już całkiem blisko. Trzymajcie też łapkę w górę, wpadajcie na nasze Instagramy, bo ostatnio jesteśmy tam aktywni. No i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!